Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcoring i zagram sobie dzisiaj w Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas. Odwiedzimy nowy wymiar. Właśnie przenosimy się do niego. Jest to Słone Wybrzeże. I w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie poziom Zew Łupów i nową taśmę z retrospekcją, którą zdobyliśmy w poprzednim odcinku. Możemy już zaczynać. A może zanim to zmienimy sobie skórkę, niech będzie jasna sprawa. I teraz możemy zaczynać. Możecie zasubskrybować ten kanał, wcisnąć dzwonek, by nie przegapić żadnego filmu z tej serii. I jeżeli wam się ten odcinek spodoba, możecie kliknąć lajka. A teraz przechodzimy w poziom. Jak widzicie, mamy nowych przeciwników. Takie szczury z nożami. Możemy zwrócić uwagę na grafikę, która jest naprawdę bardzo ładna. Tu też mamy nowych przeciwników. Piratów, bo jest to wymiar właśnie taki piracki, bardziej wodny niż lądowy. Na horyzoncie widzimy właśnie skrzynkę z Aku Aku. Szczurek przed nami ucieka. Mamy takie ośmiornice. Więc już możemy wywnioskować z tego, że piraci atakują. Tak to właśnie wygląda. Musimy na tego przeciwnika właśnie skakać, bo inaczej potraktuje nas tak jak teraz. Jestem już na tym miejscu. Teraz tego już pokonałam. To jeszcze jeden przed nami. Też pokonany. Aku Aku zdobyta. I możemy teraz rozbić pierwszy checkpoint tego poziomu. Właśnie mi TNT spadło na głowę przez moją nieuwagę. Tu jest zablokowana taśma z retrospekcją. Ja po odcinku postaram się ją zdobyć. A teraz przechodzimy właśnie, już nie możemy tego nazwać rynną, lecz jakąś liną. Mamy właśnie nowe techniki rozbijania skrzyń. Wszystkie skrzynki udało się zdobyć. A teraz kolejni nowi przeciwnicy, jak ten krab. Zobaczmy, jak się zachowuje. Jakie ma fajne majtki w serduszkach. Musimy też być ostrożni i uważni, bo nie zdobyliśmy jeszcze ukrytego klejnotu. Mamy tu dwie ścieżki. Tamta chyba jest główna, to spróbujmy tędy. Mamy właśnie takie tratwy i platformy, które się zapadają.
musimy tu poczekać na właśnie tratwę. I są skrzynie. I teraz musimy się wrócić. Przeskoczyłam tratwę. Spróbujmy teraz lewą stroną, może będzie łatwiej. Bo właśnie widzę, że na końcu nie ma skrzyń, tylko te palniki. Więc przejdziemy teraz lewą stroną. Poczekam aż zgaśnie. I teraz zbierzemy. Okej, tam na końcu już nie ma, więc tędy musimy się wrócić. Poczekam na tratwę. Dobrze, ja wezmę jeszcze raz tą ścieżkę i już się zobaczymy na drugiej. Teraz się udało, możemy przejść na drugą ścieżkę. Poczekamy na tratwę. I możemy teraz przechodzić do przodu. Bierzemy te skrzynie i chyba będzie możliwość zeskoczenia tam na dół. O, z tej baryłki właśnie przeciwnik wyskoczył, więc trzeba uważać i czeka na nas już bonus. Zobaczmy, co w nim będzie. Spróbujmy teraz rozbić to TNT na górze. O, nie chcąc nacisnąłem ten przycisk, ale już spotkamy się, jak już będę tam na końcu. Teraz rozbijamy TNT i przeskakujemy teraz już w dobrą stronę. Musimy rozbić te skrzynki i przeskoczyć bokiem. Nie ma tam nic na górze? Nie ma. To możemy zeskoczyć. Przeskakujemy na koniec, by rozbić tą skrzynkę aktywującą nitro. I teraz możemy się wrócić. Rozbijemy teraz te skrzynie. Tu wszystko zostało rozbite, tak. To możemy rozbić tą skrzynię. I ostatnia. Tak. Bonus ukończony na 100%, więc możemy wracać. Może tu będzie ukryty klejnot, bo do tej pory nie zdobyliśmy go.
tu jest właśnie tratwa prowadząca do tej skrzyni, więc zobaczymy, czy jest coś w niej ukryte. No, chyba nic. Spróbuję uderzyć. No, niepozorna skrzynia, a w środku jest ukryty klejnot, więc jest bardzo dobrze ukryty. Jakbym nie zauważyła tej tratwy, to bym myślała, że tam nic nie ma. Trzeba się rozglądać. Tu mamy przeźroczyste skrzynie, więc tu już można zobaczyć skrzynię z wykrzyknikiem. Spróbujemy się tam dostać. Tą skrzynię możemy rozbić. Skrzynia z wykrzyknikiem rozbita, więc możemy się wrócić po tę skrzynię. Rozbijamy je oczywiście. I musimy teraz przejść tam na prawo, bo też są widoczne cztery skrzynie. Uwaga na przeciwnika. Rozbijamy te skrzynie i możemy już iść w stronę tych ogromnych drzwi. Rozbijamy tego przeciwnika i skoczymy na platformę. Teraz się udało, zbieramy checkpoint. Poczekamy, aż ten przeciwnik tu... Może będziemy mogli go zlikwidować. Rozbijamy TNT. Już tam widać koniec poziomu. Więc ostatnie skrzynie. Zbieramy właśnie. Teraz trzeba w odpowiednim momencie skoczyć. Żeby za jednym razem to przejść. Rozbijamy w takim razie te skrzynie. Mam nadzieję, że wszystkie zdobyte. Zdobyte wszystkie skrzynie możemy, teraz zebrać klejnot. Tak jak w każdym, na każdym odcinku, ja zrobię sobie ten klejnot za maksymalne czy śmierci i zbiorę taśmę z retrospekcją, której nie zebrałam. A teraz możemy przejść poziom taśmy z retrospekcji drugiej, którą zdobyliśmy w zeszłym odcinku. Więc wracamy się do poprzedniego wymiaru, do stacji z retrospekcjami i wybieramy drugą. Jest to orientacja w przestrzeni, więc rozpoczynamy poziom. Możemy więc zaczynać, zbieramy te skrzynie. Tutaj na górze jest też skrzynia. Możemy teraz iść na lewo. Tu musimy uważać z tym kręciołkiem. Zbierzemy sobie te skrzynie na górze, a teraz na dole. Teraz musimy skoczyć na tą skrzynię w powietrzu. O tak. Zbieram te skrzynie na górze. Teraz musimy kręciołkiem w odpowiednim momencie rozbić tą skrzynię wybijającą. Teraz tutaj. Nie możemy podskoczyć wyżej, bo jest nitro i byśmy wybuchli. Teraz zbieramy te skrzynie pomiędzy nitro. Jedziemy sobie tu na górę i uaktywnimy TNT. Możemy teraz tu spokojnie te skrzynie na dole zebrać.
Ogólnie to jest bardzo trudny poziom taśmy. Musiałam się dużo namęczyć, żeby wymyślić sposób, żeby to zebrać. I teraz tak, zobaczcie, tam są skrzynie na górze. Żeby je zebrać, trzeba zrobić coś takiego. I rozbić tą skrzynię z nitro, żeby ono wybuchło. I teraz możemy spokojnie sobie rozbić te skrzynie, które są właśnie na górze. Tu możemy sobie na spokojnie rozbić i wchodzimy na górę i musimy się cofnąć do samego końca, żeby rozbić te skrzynie. I ostatnie dwie skrzynie zebrane. Teraz możemy się wrócić. No, więc ja już, jak widzicie, mam 135 skrzyń na 135 skrzyń zebranych. Możemy już przejść do wyjścia. Ja wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że mogliśmy grać razem, że jesteście ze mną i widzimy się za niedługo. Cześć!